Cześć kochani, z tej strony Łukasz, a to jest jak widać kolejny odcinek Cry of Fury, chyba 14 aż. I na początek muszę oczywiście wyjaśnić, czemu tu dziwnie tak wszystko inaczej wygląda. Mianowicie wczoraj, grając sobie w Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer, jakoś zachciało mi się iść do toalety. Więc gwałtownym ruchem obróciłem się na krześle, zahaczając nogą o kabel słuchawek, które miałem, które są tutaj. I stało się z nimi coś bardzo dziwnego, mianowicie kiedy słucham jakiejś piosenki, to nie wiem, tryb karaoke się z tego robi, bo na przykład bardzo słabo słychać praktycznie w ogóle śpiew, na przykład. A muzykę słuchać głośno. To jest coś dziwnego. Pierwszy raz mi się tak dziwnie sławki zepsuły. I teraz używam swoich starych sławek, które leżały bardzo długo w szufladzie. One są według mnie nawet lepsze, bo lepsze basy są, lepszy dźwięk jest, głębia dźwięku. Jednak mają mikrofon, zaraz wam go pokażę. O, jak go widzicie, tutaj jest mikrofon. On jest taki krótki, że po prostu... nic nie słychać, to jest w ogóle, nie wiem, kto te sławki zaprojektował. Dlatego tych starych sławek, które miałem w szufladzie, używam na uszach, a tych, które mi się zepsuły wczoraj, czyli tych, które używałem zawsze, mam na szyi powieszone i mikrofonu używam z nich, więc musicie wybaczyć ten dziwny wygląd, ale chyba się przyzwyczaić przez następnych kilka odcinków może być właśnie... Może tak dziwnie to wyglądać wszystko i za to was przepraszam. Myślę, że dzisiaj albo jutro już zamówię na Allegro jakieś fajne sławki. Możecie przesyłać nawet mi w wiadomościach prywatnych na YouTubie. Możecie mi wysyłać jakieś polecenia sławek, które są jakieś bardzo dobre. Jeśli znacie jakieś fajne sławki, które warto kupić, bo są naprawdę... godne podziwu, to możecie wysyłać. No. Die, bitch. I może sobie zapiszemy jeszcze raz na tym samym miejscu, żeby było później, jak mnie to wkurza. Żeby nie trzeba było później iść. I właśnie pisaliście mi wczoraj w komentarzach, że metro jest otwarte, tak? Tylko że ja po prostu tego nie widziałem, ponieważ to wygląda jak szyba i faktycznie bardzo was przepraszam za to, ale... Czuję się jak w Kauflandzie. U mnie jest Kaufland i tam też są ruchome schody. No entry. Co potrzebujesz? Fuse. Aha, ja pamiętam. Ja już wiem, czy... Aha, faktycznie, trzeba iść przez tam, gdzie ginąłem cały czas. Czyli tutaj... Może ja sobie wezmę shotguna. Ej, nie. Miało być tak, use shotgun. I zapewne mam biec szybciej, jak pisaliście, mam biec szybko, bo nie wiedziałem, co mnie zabija. To jest ten porypany kolo z piłą. Z filmu Piła. A to jeszcze nie tutaj. To będzie dopiero tutaj. Jezus! O! Ale się go wystraszyłem, on rozpieprzył drzwi, co za bitch! Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się kompletnie. A słuchajcie, mam nowe krówki. Ale one są... kijowe. Lepsze są z Biedronki, one są zajebfajne. Takie dziwne smak mają, ale z Biedronki są o wiele lepsze. Okej, no to idziemy dalej. Ho, ho, ho.
Też się dajesz? Albo się wróciłem? Wróciłem się. Okej. Okay. Aha, i według tego głosowania, które macie jeszcze teraz w opisie, bardzo spodobał, to znaczy, pytając was o grę, jaką warto kupić, wszyscy i nawet dosyć duża większość, przepraszam za to, że tak tre oko, duża większość zagłosowała na Metro 2033. A tu jest safe, proszę. I gra mnie bardzo ciekawi, to znaczy bardzo jestem ciekawy, jak będzie wyglądała i na pewno ją kupię. Tak samo mnie ciekawi Dead Island, dlatego Dead Island i Metro 2033 będzie kupione przeze mnie w najbliższym czasie. A czy będzie z tego jakiś let's play, to znaczy jakaś seria, to musicie sami zdecydować, czy będziecie to oglądać, bo chyba nie ma sensu, żebym ja nagrywał coś, co wy nie będziecie oglądać. Mogę sobie w to zagrać po prostu w swoim zaciszu domowym bez żadnego nagrywania, prawda? Ale jeśli chcecie jakiś let's play z tego, to piszcie śmiało tu w komentarzach, możecie również pisać na PW, wiadomości na YouTubie, możecie pisać na Facebooku, no wszędzie, gdzie znacie kontakt ze mną, nawet na mailu. Także mówię. Nie cierpię tego kolesia. What the fuck? What the... No! Biegnij, co za Marian! Aj! Zmęczył się i koniec. I nie będzie biegł. Co tam, że on walczy o przeżycie? Ale on się zmęczył i on nie będzie biegł, bo on się zmęczył, no i koniec, no. Ej! On zaś sam idzie, patrzcie. Co za bitch. Dobra, pijemy jeszcze i idziemy. Ale chwileczkę, jak będę szedł normalny tempem, to mnie chyba nie dogoni, mam nadzieję. Chyba, że będę musiał takie skoki robić. O Jezus Mario! Gdzie mam iść? What the fuck? Tu jest ślepa uliczka! Spieprzaj pedale! No poryte, naprawdę. No dobra, jeszcze raz. No i dla kogo mamy teraz przeżyć? Jak nasza kochana dziewczyna wczoraj skoczyła z budynku i przedwczoraj... Także... To chyba najlepszy sposób tak biec. Mam nadzieję. Nie obracam się, bo mnie zabije. O-o. Co się stało? Co się z nim stało? Ja się boję, bo zacichła muzyka, ucichła muzyka. Nie. What the fuck? No i gdzie mam biec? No nie. Aj, ale bitch. Mam mordę, jakby po nim tramwaj przejechał. Tak drze się głupio, tak. Jesteś poryty, kolo, wiesz tym? What the fuck? Gdzie mam iść? No i ja nie wiem, co mam zrobić. Fajnie, że można przed nim tak łatwo uciec. To znaczy, on niby biegnie szybko, ale...
ale wystarczy takie coś robić. To znaczy na sekundę naciskać sprint, czyli shift, i on nie ma prawa cię dogonić. Mam nadzieję przynajmniej. O jest, zaciął się. No nie mam pojęcia, naprawdę. Tamte drzwi są zablokowane niby. I muzyka cichnie, to znaczy, że tutaj trzeba iść. Aha! Aha! Spoko! I co dalej właśnie? Co dalej? Jest kartka? Nie. Myślałem, że tu jest kartka, ale tu nie ma kartki. I co teraz mam zrobić? Ale on chyba nie jest taki tępy, że nie umie pociągnąć takiej głupiej dźwigni. Ojej, chyba że jest. To będzie... To dobrze. Chwileczkę. Może... O Jezus Mario, zapomniałem nie ten przycisk myszy. No zamknięte, te drzwi są i koniec. A ja wiem, jego trzeba tu zamknąć. Ale on sobie poszedł. No i mamy kropeczkę, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. A tu jest coś, draga. Ciekawe, czy on tam stoi. Ale tempak. What the fuck? O, aż mi ciarki przeszły teraz. Jak go tam zamknąć? Ja wiem jak. Trzeba wbiec, wybiec i szybko to coś pociągnąć, tą dźwignię pociągnąć i wtedy... On jest jakiś psychiczny, naprawdę. Dobra, biegnie psychol. Chodź psychol. Jezus, już nie mam odporności. Ale słaby jesteś, koleś. Zamknąłem siebie z nim. Ale to było dobre. Ja chyba wiem, co trzeba zrobić. Trzeba go zamknąć tam i się wrócić z powrotem. Bo pewnie tam, skąd on wybiega, są drzwi. Założę się. Padaczka.
Masakra to jest, po prostu masakra. Zawsze nacisnę nie to, co trzeba i mnie to wkurza bardzo. Nie, new game, no co ja robię? No jak stąd wyjść? No. Czyli go trzeba zamknąć do środka i wrócić się zapewne, więc to będę miał na myśli, będę miał zamiar. No i zaś się zaciął. O Jezus! Poryty kolo. Chodź tu! Jest! Obetnij se łeb, bitch! Ginie! No. Idę zapisać. Mam nadzieję, że on stąd nie wyjdzie, bo chyba palne, normalnie. Ach, nie lubię takiej ciszy w grach, zwłaszcza grach horrorowych. Draga tam była. Trzeba się wrócić. Ja już tego kolesia naprawdę nie chcę spotkać więcej, bo mnie on przeraża dosyć. I jest psychiczny. A od psycholi jak najdalej. Dobra, tu rozpieprzył drzwi. Proszę bardzo, no. Widzicie? What the fuck, Jezus Maria, dajcie mi już spokój, naprawdę. Naprawdę dajcie mi już spokój. Koniec, koniec, koniec. No i te drzwi są zamknięte, no ja nie mogę. Co ty masz? A, myślałem, że masz klucz, a ty masz młotek. Aha. Tak, stąd przyszliśmy, stąd wyszliśmy. Super. No i po co się ogólnie tam szło? Po co się przed nim uciekało? Po to, żeby... O, super. Nie da się otworzyć drzwi. A safe? Safe jest za drzwiami, spoko. Ale mi laguje coś. Przestań! Przestań! Więc gdzieś będzie musiał być klucz albo coś koło tego. Idziemy zobaczyć, czy Marian tam jeszcze stoi. Stoi. Co tam? Ale masz mordę, ja nie mogę z ciebie. Jeszcze słucha metalu. Okej. No więc... No kurde. Jakiś klucz. Nic. Może z strzykawką w zamku. I zamek się otworzy. Nie no, na pewno trzeba się wrócić. To znaczy wrócić się do pewnego momentu, którym coś będzie dało się zrobić. Tylko że który moment? Tu nic nie ma. Tego potwora zabiłem tam. Tu są drzwi zamknięte. Tutaj zabiłem tego potwora. Te są zablokowane. Tych się nie da otworzyć.
ładuj. No i mamy kropeczkę, bo ja nie wiem co zrobić i musicie mi powiedzieć, czy muszę się wrócić i coś zebrać, czy cokolwiek. No nic, w tym miejscu będziemy chyba kończyć ten odcinek, no bo co mam więcej zrobić, jak to już zbytnio nic nie ma. Przejdę się jeszcze tą alejką. Oglądam trochę ziemię, czy coś nie leży, czy coś w tym stylu. No nie ma nic, tu były dragi, to znaczy draga. No i mamy kropeczkę, bo ja tutaj nie ma już nic do zrobienia. Marian tutaj stoi. No i co? Może muszę otworzyć i z nim potańczyć. Nic, kochani, w tym miejscu na razie kończymy. Jeśli wiecie, czy coś zapomniałem, albo co tu trzeba zrobić, to piszcie, bo nie mam pojęcia. Najwyżej jeszcze raz będę przed nim uciekać, albo się wrócę po prostu. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam. Do następnego odcinka już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!